Witam! Dzisiaj wraz z firmą TG Supplies jesteśmy na montażu zadaszenia ogrodowego. Z przyjemnością zaprezentuję Państwu nasze produkty, którymi są poliwęglan komorowy oraz akcesoria. Do realizacji dzisiejszego projektu świetnie nada się poliwęglan komorowy, który posiadamy w naszej ofercie, dostępny w trzech różnych kolorach. Bezbarwny, biały oraz brązowy. Dostępne grubości, które posiadamy, to 4, 6, 10, 16 i 25 mm. Dzisiaj zaoszczędzimy sobie bardzo wiele czasu, ponieważ płyty, które mam przed sobą, są już wycięte na wymiar. I takie też Państwo znajdą w naszej ofercie. Strona z napisami będzie skierowana ku słońcu, ponieważ posiada filtr UV. Panele, które dostarczamy, są już oklejone taśmą ochronną. Zanim położymy płytę na konstrukcję drewnianą, odwijamy część folii zabezpieczającej. Robimy to dookoła, po 5 cm od brzegu. Robimy to samo z drugiej strony. Teraz zaprezentuję istotny element systemu, jakim jest end closure. Odwijamy taśmę zabezpieczającą z dwóch stron. Strona z napisami, lita strona end closure i nasuwamy od boku. Należy również zwrócić uwagę, żeby end closure było docięte mniej więcej o 2-3 mm krótsze niż szerokość płyty, ze względu na to, że przy wkładaniu płyty brzeg end closure nie będzie nam zaczepiał o profil aluminiowy i nie wyciągnie tego elementu. Wcześniej nawiercone profile aluminiowe przykręcamy do konstrukcji wkrętami do drewna o średnicy 4 mm co pół metra. Cały etap powtarzamy na każdej z krokwi. Górną część glazing bara zatrzaskujemy na pierwszy ząbek. Górną część profilu należy dosunąć tak, aby wystawała mniej więcej 2 mm poza dolną szynę. Kontynuujemy nasz montaż, gdzie następnym krokiem jest wsunięcie płyt poliwęglanowych na zadaszenie. Następujące czynności należy wykonać po wsunięciu każdej płyty z osobna. Na ostatniej wyjaśnię szczegółowo, jak montować grzybki do poliwęglanu oraz naszą taśmę butylową. Profil F-section zakładamy od boku. Następnie przybijamy plastikowym młotkiem od góry. Górny profil glazing bara możemy dobić przy użyciu drewna bądź plastikowego młotka. TG Tape to specjalnie zaprojektowana taśma butylowa do uszczelniania zadaszeń z poliwęglanu. Taśmę montujemy odcinkami na zakładkę co-panel. Przed przyklejeniem TG Tape składamy na pół, aby utworzył nam się kąt zgięcia. Następnie dociskamy ją do ściany i rozprowadzamy cienką warstwę silikonu neutralnego. Kontynuujemy dobijanie glazing bara. Odznaczamy środek płyty. W tym wypadku jest to 42 cm. Nawiercamy otwór przy użyciu wiertła 12 bądź 13 mm. Grzybek posiada uszczelkę, którą należy umieścić pod spodem. Następnie wkładamy go w otwór
i dokręcamy niezbyt mocno, aby nie uszkodzić płyty. Odrywamy daszek, dobijamy młotkiem. Zainstalowana górna część profilu powinna sztywno trzymać płyty i być zatrzaśnięta na odpowiedni ząbek. Ostatnim etapem, który należy wykonać, jest ścięcie uszczelki oraz klejenie zaślepki na odpowiedni klej do tworzyw sztucznych. Teraz pozostaje nam już tylko udekorowanie naszej nowej, wspaniałej pergoli. Mam nadzieję, że dzisiejsza prezentacja była dla Państwa pomocna. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia naszego sklepu internetowego, w którym znajdą Państwo wszystkie niezbędne materiały do zbudowania własnego zadaszenia trasowego. Link poniżej. Oferujemy dostawę na terenie całej Wielkiej Brytanii. W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu z naszym biurem.